Zamysłem wydarzenia przede wszystkim jest promocja aktywności zdrowego stylu życia i przede wszystkim pokazanie, ile klubów sportowych, jak duża ilość dyscyplin sportowych jest w naszym mieście i okolic. Od pierwszej edycji zaproszona jest policja, jak również straż pożarna. Oni również ze swojej strony przygotowują wiele atrakcji. W przypadku straży pożarnej będzie przywieziony samochód, który będą mogły dzieci zobaczyć, jak wygląda taki samochód ratowniczy. Natomiast policja, jak każdego roku, bardzo ciekawe też niespodzianki przygotowuje. Nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać, żeby zachęcić do przyjścia. Każdy klub ma za zadanie również przygotować wiele atrakcji przybliżające swoje dyscypliny sportowe, ale nie tylko swoje dyscypliny, tak żeby zachęcić podejście do swoich punktów, żeby też porozmawiać o swojej dyscyplinie. Będą uczestniczyć też zawodnicy danych dyscyplin, będą trofea, będą medale, więc naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Będą instytucje, między innymi szpital, które będą promowały również badania, profilaktykę i na tle tego wszystkiego, co będzie się działo, będą również atrakcje na scenie, przed sceną, będą pokazy taneczne, artystyczne i sportowe. Też będzie można dzieci, które na przykład i młodzież, które będą zainteresowani nie tylko sportem, ale też tą właśnie formą taneczną, będzie można podejść do trenerów, opiekunów, dowiedzieć się, gdzie urzędują kluby, gdzie można przyjść na trening. Jest to skierowane do dzieci również i młodzieży z Ukrainy. Będzie na scenie też ze mną osoba, która będzie tłumaczyć w języku ukraińskim, bo wiemy, że nie wszyscy jeszcze dobrze rozumieją, mówią po polsku, żeby też przybliżyć i wytłumaczyć, na czym polegają działania, co można zobaczyć w danych namiotach, w punktach, więc będzie się bardzo dużo działo, więc zapraszam nie tylko naszych mieszkańców Gorzowa i okolic, ale również przyjezdnych z Ukrainy. To wszystko się będzie działo właśnie przy scenie z tyłu katedry, gdzie będzie to połączone właśnie płynnie z Dobry Wieczór Gorzów. My będziemy rozpoczynać właśnie oficjalnie od godziny 13 do godziny 16, więc serdecznie zapraszam.